Bardzo się cieszę, że spotkanie to mogliśmy przygotowywać we współpracy z Klubem Gazety Polskiej w Bielsku-Białej. I witam tutaj pana przewodniczącego Andrzeja Niedzielskiego. Witam także panią Agnieszkę Kutek, która reprezentuje Stowarzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała. Bardzo się cieszę, że jest pani z nami tutaj. Witam wszystkich członków stowarzyszenia. Proszę państwa, widzę tutaj pana Romana Matyję, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej. Jest też pan Jarosław Biegun. Tutaj Jarku, jestem. Gdzie jesteś? Witamy przewodniczącego zarządu regionu NSZZ Solidarność. Bardzo się cieszymy, że pan przewodniczący jest z nami. Proszę państwa, jest tutaj kilkoro młodych ludzi, którzy będą, proszę państwa, poruszać się po sali z prośbą o zostawienie imienia i nazwiska i numeru telefonu. Ci z państwa, którzy chcą otrzymywać informacje o następnych spotkaniach, które będziemy przygotowywać, bardzo proszę o wpisanie się w sposób wyraźny. Będziemy po prostu wysyłać do państwa SMS. Szanowni państwo, widzimy, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Widzimy, czy rozwija się gospodarka, czy też nie. Widzimy, czy rozwija się biurokracja, czy też nie. Widzimy też, proszę państwa, te zjawiska, które zachodzą w sferze edukacji, kultury. Widzimy, to jest bardzo przykre, walkę z polską historią, z polską tożsamością, z rodziną, z rodzicielstwem. Widzimy promocję rozwiązań antyludzkich, niezgodnych z prawem naturalnym, niezgodnych z religią chrześcijańską. Musimy się, proszę państwa, zastanowić, co my, jako Polacy, powinniśmy uczynić, aby ratować nasz kraj. I dlatego jest tutaj z nami pani profesor Krystyna Pawłowicz, wybitny prawnik. Znany, ceniony, lubiany parlamentarzysta, parlamentarzystka. Jak ten gender wchodzi do głowy? Odstrzechy. Drodzy państwo, oddajemy głos pani profesor. Pani profesor będzie miała do nas parę zdań, może nawet więcej niż parę. Potem, proszę państwa, przechodzimy do pytań. Już teraz apeluję o to, aby były to pytania krótkie, merytoryczne. Pani profesor jutro rano jest na wykładach w Ostrołęce, a mamy jeszcze spotkanie zaplanowane w Skoczowie. Pani profesor, do dzieła. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo, że tutaj się jakoś można dookoła tego stołu. Już, ja zaraz. A teraz słychać? Słychać teraz? Jak się rozkręcę, to będzie słychać na rogatkach miasta. W korytarzu tam jest pełno ludzi. No nie mogę głośniej, po prostu tak będę mówiła.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za panu posłowi Pięcie za zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nigdy nie byłam w Bielsku, ale to jest ślicznie, naprawdę. Bardzo mi się podoba, tylko szkoda, że tu jakieś platforma z PZPR-em rządzą, bo to jest jeszcze tylko przykra rzecz. Natomiast mam nadzieję, że w niedługim czasie to, co nienaturalne i nienormalne, będzie musiało odejść, bo skoro tutaj mam wypowiedź pana premiera Tuska z 87 roku w Znaku, radziłabym, czytajcie państwo, bo to ktoś powie, co ty tam mówisz. No nie mówię, on gdyby wiedział, że będzie premierem, być może takiej wypowiedzi by nie udzielił, natomiast sam osobiście napisał w ankiecie na temat polskości i mówi, że co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło, ponuro, śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych rojeń. Polskość to nienormalność. Takie skojarzenie nasuwa mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. I dalej mówi jeszcze, polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu, historia, geografia, pech dziejowy i Bóg co wie, jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię. Więc staje się nienormalny, wypełniony do granic tą polskością, tam gdzie inni mówią człowiek, ja mówię Polak. I dalej mówi tutaj, że polskość w rzeczy samej jest nieadekwatną do ponurej rzeczywistości projekcją naszych zbiorowych kompleksów. Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski, tej na ziemi, konkretnej, przegranej, brudnej, biednej. I tak, i dlatego tak często ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem. To są słowa pana premiera Tuska, pana Tuska, który w moim przekonaniu nie ma moralnego prawa być premierem państwa, które odrzuca, którego nie czuje. I to uporczywe trzymanie się i takie twierdzenie przy każdych kolejnych w każdym kolejnym spojrzeniu na pana prezesa Kaczyńskiego dostaje jakiegoś amoku i mówi, że on tej władzy nie odda. To ja się pytam, jakim prawem dzierży tę władzę? Jakim prawem chce być premierem państwa, którego nie czuje, które budzi w nim odruch buntu, którego nie lubi, które kojarzy mu się, które chce odrzucić? To, że wykonuje działania i że nie traktuje Polskę jako nienormalny kraj, czyli to, z czym mamy do czynienia, on uważa za naszą historię, geografię, jak mówi, traktuje jako pech i coś, od czego chciałby się uwolnić, to znaczy, że chce nam wprowadzić zupełnie to coś, co on uważa za normalne. Czyli możemy traktować te jego osiągnięcia w ciągu 6 lat właśnie za wprowadzanie w Polsce normalności. A normalnością w rozumieniu pana premiera Tuska i całej tej jego brygady jest pozbawienie Polski tożsamości, pozbawianie tożsamości narodowej, walka z Kościołem, walka z polską rodziną i dokonywanie bez żadnego mandatu społecznego rewolucji obyczajowej, która bez mandatu, jeszcze raz powiem, wyborczego w Polsce się odbywa. Gdybyśmy powoli przyjrzeli się i gdyby ktoś robił zestawienie osiągnięć, jakie rząd Platformy PSL-u i innych osób, osiągnięć, które oni tutaj udało im się uzyskać, tylko dlatego, że mają większość arytmetyczną, ale cały czas zwracam Państwa uwagę, że Platforma dostała tylko 30 kilka % z 54 czy 3% ludzi, którzy poszli do głosowania. To cały czas jest mniejszość. To cały czas jest mniejszość. Co więcej, czy ktoś, jak Państwo sobie przypominacie, pierwsze i drugie wybory, czy Platforma, czy pan premier Tusk w którymkolwiek programie wyborczym mówił na przykład, że będzie rozwalał polską rodzinę poprzez zapędzenie na przykład kobiet polskich do roboty do 67 roku życia. Mówił, czytał ktoś w takim programie? Nie. To oczywiście, że nie. To ja się pytam, to na pewno są osoby, które głosowały na PO. Czy państwo nie macie wyrzutów sumienia i nie wstydzicie się przed sąsiadami, że popieracie partię,
która zagoniła waszych sąsiadów i was samych do roboty, do śmierci. Co więcej, tu ktoś powie, że a ja nie wiedziałem, że on tak zrobi. No nie wiedziałem, to ja się pytam cały czas, skąd te 20-kilka% cały czas poparcia jest? Skoro nam pan premier Tusk robi z Polski kraj nienormalny, wedle swojego wyobrażenia, które bardzo szczerze przedstawił tutaj właśnie w tej ankiecie dla Znaku w 87 roku. I gdybyśmy spojrzeli, to właściwie z punktu widzenia prawnika, to muszę powiedzieć, że nie dość, że pan premier Tusk i cała Platforma i żadna z tych partii, które są u władzy, nie mają legitymacji do wprowadzania zmian, które wprowadzili. Nie mają legitymacji wyborczej. Bo jeszcze raz powiem, gdybyście państwo wiedzieli, że pójdziecie, będziecie zagonieni do roboty do 67 roku życia, a kobiety na wsi pracować mają o 12 lat dłużej. One przechodzą na emeryturę w 55 roku życia. Po tej reformie, do której paluszki swoje brudne przyłożyło PSL i ci wielcy ich działacze, którzy mają z rolą tyle wspólnego, co nie wiem z czym, jak tu przyrównać, żeby nie było niegrzecznie, którzy fotografują się tylko, jak przyjeździ ekipa, na chwilę wskakują do traktora albo tam wchodzą do chlewu i natychmiast potem wychodzą, jadą do Europarlamentu. I oni, i pan Pawlak, który znany jest nie z tego, że on ma coś wspólnego ze wsią, tylko z jakichś gadżecików, sobie telefoniki ciągle oglądał, albo z zawarciem najbardziej szkodliwej w dziejach Polski umowy energetycznej, którą Unia Europejska musiała nas ratować, ale też nie dlatego, że my, tylko dlatego, że konkurencji broniła tych dostawców unijnych, przecież nie Polski, no nie oszukujmy się też. Czyli PSL przyłożyło się do tego, że kobiety na wsi pracować będą 12 lat dłużej. To państwo sobie wyobrażacie dziś, kiedy mogą przekazać ziemię po przejściu na emeryturę w wieku 55 lat, młodym, przy absolutnym zwijaniu się państwa na wsi, braku infrastruktury, ośrodków zdrowia, szkół, poczty, policji, kiedy ludzie sami muszą wymierzać sobie sprawiedliwość, leczyć się pokrzywą i liśćmi babki i pokrzywy, no tak, no nie ma tutaj, nie ma lekarzy, nie ma nic. I w tej sytuacji PSL, jak jeden mąż albo jak jedna żona, zależnie co im tam wyznają, w każdym razie głosują przeciwko rolnikom. Przeciwko rolnikom, to jest dopiero, proszę państwa, to jest jedna z rzeczy, którą ja, jeżdżąc po Polsce, staram się ludziom i państwu, którzy mnie słuchają, powiedzieć. PSL jest największym szkodnikiem, jaki można było wymyśleć. To jest partia resztka. To jest partia całkowicie bezideowa. PSL nie złożyła, jak jesteśmy w Sejmie, może się mylę, nie widziałam żadnego projektu PSL-u, projektu ustawy. Jesteśmy już 2 lata, ja jestem 2 lata w tej kadencji i jeden, zdaje się, był projekt tylko o przywrócenie sądów, bo oni mają tam swoje układy zasiedziane. Jest wójt, jest sędzia, policjant, burmistrz i tak dalej. I oni tego bronią, bronią układu. Natomiast w żadnej innej sprawie nie poparli Prawa i Sprawiedliwości, który jest na dzień dzisiejszy jedynym obrońcą rolników w Polsce. Żadne tam Sawickie, żadne jakieś tam, kto tam jeszcze, Żeligowski, jakiś pan starszy, który emeryturę sobie wyrobił, tylko co on zrobił dla rolników? A rolnicy, a ponieważ jest niestety na wsi tak, że rolnicy są już tak przybici, tak im się nic nie opłaca, że jak przychodzą do nich zbierać podpisy, kto ma być wójtem, na kogo głosować, machają ręką. Tym bardziej, że straszą ci PSL-owcy, którzy obsiedli agencje rolne, które udzielają pomocy rolnikom, że dadzą im dotacje albo nie dadzą. Wypłacą im jakąś dopłatę czy nie. I właściwie oni popierają, machają ręką i tym sposobem, własnymi rękoma, utrzymuje się, jeszcze raz powiem, PSL, który jest partią zanikającą tylko dlatego, że mają swoje struktury na wsi, a nikt nie wszedł ze swoimi strukturami, tylko dlatego terroryzują tę wieś. Działają, to są szkodnicy, kiedy oczywiście historia ich oceni, ale ja uważam, że sami rolnicy, mieszkańcy wsi i wszędzie, gdzie oni wystawiają swoich kandydatów do wyborów, powinni wreszcie ich odciąć. To jest szkodnictwo i uniemożliwiają postawienie spraw w Polsce w świetle, po prostu w prawdzie. I tu jeszcze chcę też powiedzieć, że PSL przykłada właśnie do tego jakby rękę. Czyli mamy tutaj po pierwsze absolutnie
szkodliwą rolę PSL-u. I teraz rząd pana premiera Tuska, cała ta platforma przy pomocy ruchów Palikotów i SLD i tak dalej, prowadzi politykę, która, jeszcze raz powiem, nie ma nic wspólnego z troską o interesy polskiej rodziny, polskiego kościoła i Polski jako Polski, jako państwa suwerennego. I teraz tutaj możemy powiedzieć, no ale to jako prawnik, no ale to dlaczego? Przecież oni tu głosowaliśmy na nich, to oni mają prawo teraz zrobić co chcą. Otóż nie mają prawa robić co chcą, ponieważ wiąże każdą władzę, która przyjdzie do władzy, wiąże konstytucja. Konstytucja Polski, która cały czas jest niezmieniona i której preambuła, która ma również znaczenie prawne i każdy z nas może się na to powołać, mówi tutaj we wstępie, między innymi, my tam Polacy wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Polska ufundowana jest na chrześcijaństwie. Jako państwo zaczęła rozwijać się od przyjęcia właśnie chrztu. Cała nasza kultura materialna, najpiękniejsze zabytki, uniwersytety, dzieła literackie związane są z chrześcijaństwem. I twierdzenie dzisiaj, czy pozwolenie, czy twierdzenie, bo pan premier Tusk, jak państwo wiecie, on przypomniał sobie po 40 czy 30 latach, że warto ślub wziąć kościelny, bo mu to było potrzebne po prostu do wyborów i różne panie starsze, które niestety lubią głosować na takiego szczupłego i taki idzie grzeczny, oj niech będzie. To macie, to teraz będziecie, emerytury nie będziecie panie starsze miały, a rolniczki, które też są wrażliwe na estetykę i nie patrzą co się robi, do roboty 12 lat dłużej. Tego państwo chcieliście? Takie wybory na tym polegają, wreszcie to trzeba zrozumieć, że wybór dzisiaj, przynajmniej formalnie, państwo macie wybór, trzeba iść do wyborów, idzie 50 kilka %, nie słuchacie państwo źródeł, nie czerpiecie żadnych informacji, idziecie, czytacie TVN, który nie ukrywa, że nienawidzi Polski, nienawidzi Kościoła, nienawidzi polskiej tradycji. To samo z gazetami wyborczymi, Polsatami i tak dalej. I państwo to wiecie, bo oglądacie sami i mówicie, przecież to jest nieprawda, że Polacy tam zabijali, bo ojciec, albo przypominają sobie ludzie swoje czasy przedwojenne, przecież tak nie było, ale idziecie i głosujecie na nich. No to proszę nie mieć do nikogo pretensji. Więc pan premier Tusk i cała platforma widzi, że Polska czy Polacy to są właśnie tacy ludzie, z którymi można zrobić co się będzie chciało. Pójdzie, stanie, weźmie sobą nową rzeczniczkę od fryzjera i jak, no to panie, o jak, no głosujemy, ona ma nową fryzurę, głosujemy, jacy oni, a ten Kaczyński to taki niewysoki, nie głosujemy. No to jak się będzie politykę estetyczną uprawiać, to oni będą w nowych fryzurach, a wy w walonkach. W walonkach! Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że jak jakimś fuksem, nawet nie fuksem, tylko pan premier, wicepremier jeszcze ówczesny Schetyna przyznawał po wyborach, jak pytali się, jakbyście to zrobili, że władzę zdobyliście, a oni mówią strachem, po prostu nienawiścią i strachem. Nie wiem jak tutaj, ale w Warszawie, gdzie mieszkam, przed wyborami jakiś czas, ogromne billboardy, cała Warszawa była zawieszona na białym albo na czarnym tle, napisy niepodpisane przez nikogo. Nienawiść, złość, agresja, jakiś taki, no człowiek idzie i mówi, Boże, stan wojenny, co się dzieje? Nie, przez nikogo niepodpisane. Oczywiście doradzały to najlepsze firmy PR-owe i w czasie, kiedy właśnie były jeszcze rządy pana prezesa, znaczy Prawa i Sprawiedliwości, no to ludziom się to zaczęło kojarzyć, no to ten rząd, no to nam grozi, no to uciekajmy, musimy to zmienić. I nawet ludziom nie ma się co dziwić, bo skąd mają mieć wiedzę? Ale właśnie skąd mogą mieć wiedzę? Tylko państwo bez przerwy, jak przywiązani jakimś łańcuchem, co się najpierw otwiera? TVN. No głowę dam, no naprawdę, no to dam głowę, no. TVN się ogląda, a macie państwo programy,
które porównywane są, na przykład serwis informacyjny telewizji Trwam porównywany jest z serwisem informacyjnym BBC, jednego z najlepszych w świecie. Mimo, że oni mają środki słabsze, bo są po prostu biedni, żyją z tego, co my im na tacę zapłacimy. Ale i tak, tam są dziewczyny, starają się bardzo, ale to nie zwracajcie, właśnie odrzućcie tę estetykę, bo tą tak zwaną estetyką i scenografią właśnie ludźmi się manipuluje. Wystawia się jakąś mis, nie wiem, dziesiątą, czy piątą, czy którąś Polonii, albo jakiejś gminy, albo województwa i ludzie głosują, jaka ona ładna, głosujemy, myszka Miki niech będzie myszka Miki, no. No to tak nie można. Więc ja myślę, że tutaj powinniśmy czerpać informacje, bo już teraz mamy, niedługo będzie na tym multipleksie, będzie powszechnie ogólnodostępna i te działania, które rząd prowadzi, mają właśnie na celu odcięcie państwa od informacji, bo byście dopiero wtedy po prostu bardzo szybko zmienili preferencje. I zachęcam państwa, dzisiaj jeszcze są te dekodery, jeśli ktoś, słuchajcie informacji, te same informacje są w Radio Maryja, nawet jak ktoś nie ma dekodera. Słuchajcie dla własnego dobra, no już o to państwa proszę, w waszym interesie, ja sobie dam radę. Ja jestem na emeryturze, niedługo umrę, ja sobie dam radę, no. Ale państwo... I teraz, gdybyście państwo interesowali się, czytali nasz dziennik, który powtarza, bo to jest jakby mniej więcej te same źródła informacyjne, możecie odrzucić, jak wam się nie będzie podobało, możecie odrzucić, ale szukajcie informacji. I kto ma informację, ten ma władzę. No, to jest stare, znane powiedzenie. Kto się odcina, nie ma władzy i jest prowadzony po prostu za głowę, tam robi to, co jego oprawca mu każe. I głowę dam, że te osoby, które głosowały dzisiaj by na tę platformę, nie zagłosowały. Tylko siedzą i się jest część osób, no nie wiem na kogo. No jak można nie mieć coś, życia się nie ogląda? No przecież gdzieś ktoś mieszka, widzisz, do lekarza nie idzie, tak? Nie ma pracy, dzieci wyjechały, do kościoła już nie wolno mówić, bo na tych księży mówi się najgorsze, co może być. Kłamstwa oczywiście. Sądy nie chronią katolików w Polsce, prokuratury nie chronią katolików w Polsce i państwo jeszcze macie wątpliwości, nie wiecie na kogo głosować? Czy ktoś widział, czy ktoś tu przyjechał kiedyś z PSL-u? Czy ktoś tu przyjechał z Platformy tłumaczyć wam, dlaczego was do roboty zagoniono? W nosie was mają. W nosie. A kto tu jest posłem? Ciekawa jestem. Kto tu jest posłem? Ale nie, z PO, z PO. A nawet nie wiecie, no. A chodzić tam do nich. Państwo odcinacie się sami od potężnego instrumentu, jaki państwo macie. Poseł wybrany nie reprezentuje tylko swoich wyborców, a reprezentuje w interesie państwa, wszystkich działa. Macie państwo prawo chodzić, jak oni będą kolejne, zaraz tu zresztą państwu powiem właśnie tę rewolucję obyczajową, którą już rozpoczęli procedurę wprowadzania w Sejmie. Macie państwo prawo, ale obowiązek chodzić do tych posłów, do tego PSL-u. Nie wiem, czy tu Palikot ma odwagę jakiś, ale jak są ludzie, co wybrali, chodzić tam do nich. Macie państwo prawo i obowiązek powiedzieć, że sobie nie życzycie, że to jest wasze miasto, że to jest wasza rodzina, że to są wasze dzieci i żeby się odczepiła pani Kozłowska-Rajewicz. Niech ona swoje dzieci przebiera w sukienki chłopca, a jak ma dzieci inne, to niech tam sama niech się poprzebiera. No niech cokolwiek zrobią, niech się odczepią od państwa rodziny. Ale to jest w waszych rękach. Państwo tylko nie robicie tego. Bo już uważacie, jak Tusk wam mówi, że ciepła woda, nie róbcie polityki, tylko róbcie tam, nie wiem co, grillujcie sobie, tak? Na balkonie, nie? Żeby karę dostać, nie? No to jak robicie, ale tak robicie... Ja wygodnę przedstawicieli Palikota z placu Slobrego. To dobrze, no to trzeba pana naśladować, no. Rzeczy, które państwo jest waszych, najpotężniejsza broń to jest pójście do wyborów. Nie tłumaczenie się, że a co ja mogę, co mu jeden głos. Można. 46% ludzi nie chodzi do głosowania, a starczy 40%, żeby konstytucję zmienić.
Więc policzcie sobie grosz do grosza, głos do głosu i mamy przewagę, którą po prostu robimy w Polsce, co chcemy. Muszę się napić wody ognistej. Jak to kiedyś Kuroń mówił, woda z prądem, albo woda ognista. Dajcie tylko z gazem. Ale nie ten, nie załatwioną przez Pawlaka, tylko w każdym bądź razie, czyli macie Państwo broń najsilniejszą raz na 4 lata i trzeba to, po prostu trzeba. No ja już sama nie wiem, jak, na czym to polega, że ludzie mówią, nie idę, ja nie mam czasu, a co mi to da? No to jak nie myślisz o sobie, to pomyśl o wnukach swoich. Pomyśl o wnukach, żeby w ogóle doczekać się wnuków. Bo jak Państwo zgodzicie się na kolejne lata Platformy, to się nie doczekacie wnuków, bo pani Kozłowska-Rajewicz i cała ta Unia Europejska mają kolejny cel rozwalania, dokonania rewolucji obyczajowej, kulturalnej, której podstawowymi fundamentami jest rozpoczęcie od zniszczenia Kościoła. Jak nie ma Kościoła i nie mamy punktu odniesienia w Bogu, w Kościele, to jesteśmy wtedy rozbici na dziesiątki części i robią z nami, co zechcą. I wtedy już nie wiemy, już wtedy dla nas nie ma znaczenia, że dekalog, nie zabijaj, nie kradnij, szanuj ojca i tak dalej. Wolno wszystko, rób ta, co chce ta. I tutaj, jeśli Państwo nie pójdziecie, to te działania, które podjął teraz, Platforma podjęła, będą dokończone. I wnuków się nie doczekacie, bo od dwóch facetów nie będzie wnuków. No? I od dwóch nie będzie wnuków. Więc tutaj chciałam powiedzieć, że tak, że po pierwsze każda władza, która przychodzi, jest związana konstytucją. Dalej, jest związana również postanowieniami konstytucji konkretnymi, na przykład takimi, jak mówi artykuł 18, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod opieką Rzeczpospolitej. To znaczy, że państwo nie ma prawa forsować niczego, żadnej regulacji prawnej, która byłaby konkurencyjna, która by ograniczała, znosiła, zohydzała, ośmieszała instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tutaj też trzeba powiedzieć, że działania tych różnych genderowców, jak ich zwał, tak ich zwał, no w każdym bądź razie ludzi, którzy niszczą cywilizację europejską, chrześcijańską, prowadzą właśnie do rozwalenia tego fundamentu. Działania, które podejmuje sam pan premier Tusk, mimo że ogłasza któryś tam rok rokiem rodziny, jest w istocie, a jednocześnie promuje ustawę o uzgadnianiu płci, albo nie promuje, ale idzie to dalej, albo ustawa równościowa, albo ustawa o tak zwanych związkach partnerskich, to czy podpisanie konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet w rodzinie jest bezprawnym, nie bez posiadania demokratycznej legitymacji, działaniem sprzecznie z konstytucją, również z naruszeniem w kierunku naruszenia artykułu 18. Dlatego, że oni proponują różnego rodzaju kruczki prawne, techniki, rozwiązania, żeby dobrze, skoro nie może zawrzeć, skoro kobiety i mężczyzny dobrze, no to my po pierwsze ominiemy ten przepis i nazwiemy te ustawy dla tych dwóch facetów albo dwóch bab, że to będzie o związkach partnerskich, tak? O związkach partnerskich. No to mówię, to już przecież nie jest małżeństwo, to się nie nazywa małżeństwo, ale dają im wszystkie takie same prawa, jakie posiadają małżonkowie. Dokładnie te same prawa. I oczywiście w ten sposób można doprowadzić do sytuacji, jaka jest we Francji, że 70% małżeństw zawieranych jest w formie takiej cywilnej, bez księdza, a tam jest dużo takich jednopłciowych, różnych, tam gdzie niedługo będzie z kozą, albo w niektórych krajach, no tak. We Szwecji czy w Niemczech, nie wiem czy nie w Szwecji, albo w Niemczech, dokładnie, jest właściwie jest zgoda na zoofilię, pod warunkiem, że się nie będzie krzywdzić, cierpienia zwierzęciu sprawiać. Dożyjemy. Pedofilia była lansowana w Niemczech, nie tylko zresztą w Niemczech, ale w Niemczech posunęli się najdalej i przy okazji wyborów teraz w Niemczech wyszło na jaw, bo te partie jak to zwykle przy wyborach się zwalczają i ci o tych lewakach, no ujawniono, przypomniano informację tego Daniela Cohn-Bendita, który właśnie opowiada, jak się zatrudnił w żłobku, czy tam w przedszkolu i jakich doznań erotycznych doznawał, jak go rozbierały 5-letnie dziewczynki. I w Talmudzie jest to promowane. No, ja nie o Talmudzie mówię.
skąd by się nie brało, gdzie by nie było, jest to nie do przyjęcia dla nas, jest to nie do przyjęcia dla nas. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że działania, które podejmowane są systematycznie, a które w Polsce są papugowane, przenoszone, bardzo, i to zachęcam, bardzo ciekawie opisuje pani profesor Gabriela Kubi. Być może ona jest znana, ta książka, ale zachęcam Państwa do czytania. Kolejne kroki ona opisuje, między innymi najszczegółowiej, jak jest na przykładzie Niemiec, i opisuje, jak powoli właściwie ta nowa rewolucja, która ma stworzyć nowego człowieka, popierana przez kraje unijne, których to odżyło, czyli ta, można powiedzieć, degeneracja niezatopiona w ciągu ostatnich lat po rewolucji, od rewolucji francuskiej, przytłumiona po zgaszeniu tej rewolucji, odżywa. Ta Europa buntuje się, też nie oszukujmy się, w podręcznikach historii opowiada nam się, jak to rewolucja francuska, czy w ogóle czas oświecenia, to był czas takiej odnowy, humanizmu i tak dalej. To był czas antyhumanizmu. To był rewolucja wymierzona była przeciwko Kościołowi, przeciwko chrześcijaństwu. I największe szkody poniósł wtedy Kościół katolicki. I to, z czym mamy do czynienia później, to, co robi teraz Unia, to jest pokolenie 68 roku studenci przejęli i kontynuowane jest poprzez struktury unijne. 68 rok tym studentom, którzy ćpali, żądali wolnej miłości, wolności od wszystkiego, leżeli na tych placach, narkotyzowali się i tak dalej, nie wyszło, natomiast oni uznali, ci ideologowie, głównie w tak zwanej szkole frankfurckiej w Niemczech, że żeby zrealizować swoje postulaty, czyli pełnej seksualizacji, seks jest Panem Bogiem, Boga nie ma, sami decydujemy o wszystkim, sami określamy, kim jesteśmy, kiedy się rodzimy, kiedy umieramy, kim jesteśmy, i tutaj, żeby to przepchnąć, musimy zdobyć władzę sami. I ten tak zwany marsz przez instytucje, to jest ich idea. I ten marsz po 68 roku dokonał się. Dlatego, że pokolenie 68 roku to są ci dzisiejsi premierzy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, ministrowie i wysocy funkcjonariusze w Niemczech. I to jest to pokolenie, które teraz doszło do władzy, teraz już od jakiegoś czasu. Oni przejęli kontrolę nad Unią Europejską. Unia Europejska udziela Polsce pomocy, pod warunkiem, że udziela żadnej pomocy, to są nasze środki. Oni nas wcześniej skolonizowali. 10 lat byliśmy związani tak zwaną układem stowarzyszeniowym, na podstawie którego mieliśmy się przystosowywać, otwierać polską gospodarkę, struktury. Oni w tym czasie skolonizowali Polskę. Zniszczyli polski drobny przemysł, polski handel. Na wsiach, gdziekolwiek są tylko już supermarkety i się nikomu nic Polakom się nie opłaca. I te struktury właściwie są już tutaj w Polsce, oni nam udzielają środków, wydzielają z tego budżetu unijnego pod warunkiem, że będziemy dokonywać jednocześnie tak zwanej rewolucji równościowej. To znaczy będziemy zrównywać wszystkiego ze wszystkim, co się oczywiście nie da zrównać, tak? No czy ja się od tego pana czymś różni, a ten pan ode mnie? No różni się pan przecież, prawda? Natomiast tutaj mamy Krzysztofa Pękowskiego, obecnie Anna Grodzka, która jest to szampon i odżywka w jednym, tak? No i no jest, no. Mówię już bardzo głośno nawet, że się tak wyrażę, ale ja już trzymam po prostu na zębach, już dalej nie da się. Nie działam, nie działam. Ja już mówię bardzo głośno, po prostu nawet. Może ten będzie lepszy, tak? Może będzie lepszy. Więc mamy tutaj uzależnienie, czyli te środowiska lewackie, lewicowe, które buntują się przeciwko Bogu, które są kontynuacją, bo chęć totalnego opanowania innych ludzi to jest ta chęć, która przez dzieje się przewija. Raz w postaci marksizmu, oświeceniowej rewolucji francuskiej, teraz mamy tutaj to całe lewactwo wykształciło ideologię czy zespół poglądów, tak zwany gender. Ja bym nawet tego nie określała, to jest po prostu totalne odrzucenie Boga, odrzucenie normalności i skutków normalności i praw natury. To są ludzie, którzy odrzucają prawa natury i cały, można powiedzieć, cywilizowany dorobek chrześcijaństwa. Na przykład małżeństwa różnopłciowe, monogamiczne,
Szacunek dla kobiety to jest wszystko wytwór kultury europejskiej. Natomiast to, co oni proponują, to właśnie pod hasłem takiego równania i takiego litowania się nad kobietą, która niby się strasznie w domu męczy, jak ma ugotować zupę albo kaszę manną, no i one właśnie wyzwolą te kobiety. I te działania, które traktowane z przymrużeniem oka, niestety właśnie tak jest. My nie zwracamy uwagi, jak widzimy takie różne ździery chodzące z tymi piórami po ulicy na manifestacjach, no to popatrzymy się, ale się wygłupiają, wstydziłyby się, współczuję matce, idziemy. A one idą dalej. One idą do instytucji, one idą do głosowania, one mają potem swoich i one potem mają takie ustawy i za chwilę Państwu opowiem przykład właśnie ustawy równościowej i która przejdzie. Oni mają, Platforma ma przewagę i zaraz Państwo zobaczycie i będziecie już w okowach. Dalej, oni sobie potrafią wyjednać regulacje prawne, które nam zwiążą usta. Będziemy cenzurowani, nasze tego typu wypowiedzi, być może będę siedziała niedługo, to proszę pamiętać, chałwę lubię przynosić, chałwę, jak już mnie zamkną, ale bardzo jest możliwe, że artykuł 256 kodeksu karnego zostanie zmieniony w kierunku karania za tego typu krytyczne wypowiedzi o różnego rodzaju dewiacjach seksualnych. I też Państwu przeczytam zaraz, jest po pierwszym czytaniu w komisji już leży. Już leży w komisji taki projekt. Więc tutaj bardzo też jest ważne, żebyście Państwo nie lekceważyli, żebyście się nie śmiali, jak zobaczycie, trzeba współczuć, trzeba powiedzieć, kobieto, ty się zastanów, matce wstyd przynosisz, jak widzicie, jak porozbierane do pasa dziewuchy chodzą i udają właśnie, jak się, czy przeciwko czemu ty protestujesz, to ona nie będzie wiedziała przeciwko czemu, no tak w ogóle, no protestuje, no nie wiadomo przeciwko czemu, przecież robią co chcą, nikt im nic nie odbiera. I to są ludzie nas bardzo często, no niestety z rodzin, gdzie rodzice się nie opiekują tymi dziećmi, ulica na końcu chowa, włączą sobie TVN, idą do owsiaka, bo tam piwo da, w błocie się wychlastać pozwoli, jeszcze tam się uchlać, jeszcze coś i pełnia szczęścia i taka ucieczka od życia. To jest na krótką metę. Za chwilę ci ludzie nie mają roboty, nie mają niczego. W tej grupie ludzi takich pobłądzonych jest najwięcej samobójców. To są ludzie, którzy nie potrafią, ale takie jest powoli polskie społeczeństwo. Nie ma nie historii, usuwa się lekcje z historii. Kto pójdzie? Owsiaki pójdą lekcji historii bronić? Ich rodzice niektórzy idą bronić. Czy jak się usuwa lekcje języka polskiego, lektury podstawowe, które kanon tworzyły i w oparciu o który możemy się porozumiewać. Mówimy do siebie cytatami z Potopu, z Pana Tadeusza. To spróbujcie powiedzieć, to taki najlepszy przykład tego właśnie takich lewactwa. Rzecznik PZPR-u Joński czy SLD, który mówi, że powstanie warszawskie było w 1988 roku. No. No i co? No i jaki kod? Jak ja się z nim porozumiem? No. Ja mówię, idź chłopie do nauki, to on się na mnie skarży, że ja go przezywam. Ja go nie przezywam, no. Stwierdzam fakt. Więc tutaj też proszę pamiętać i widzieć to wszystko w kontekście. Dla mnie punktem wyjścia przyglądanie się na sprawy polskie jest właśnie najlepiej charakteryzująca premiera Tuska, ta jego wypowiedź. On jest tam tym führerem, czy wodzem, czy jak go tam nazwiemy w tym PO. Jak Państwo widzicie, brutalnie rozgrywa, wyrzuca, posługują się metodami ubecko, jakimiś służb specjalnych, podsłuchy na siebie, podrzucania jakichś tam tekstów, nie wiadomo co. I to jest człowiek, który... To jest człowiek, przyznacie się. To jest człowiek, który władzy tak łatwo nie odda. I ty dopiero z tego, z jego punktu widzenia, z tej jego filozofii życiowej patrzenia na Polskę, możemy zorientować się, w którą stronę i ocenić to, co robi. To znaczy, że jeśli Polska normalna, to dla niego było nienormalność, tradycja, to, co on chce zrobić, to znaczy odwrócić nam to wszystko. Czyli normalnością będzie to, co jest naprawdę chore. I mamy teraz Polskę, w której ekipa Tuska usunęła cały przemysł stoczniowy. My już nie mamy nic. A stocznie w Niemczech świetnie zadowolone, pani Merkel się utrzymuje, dopłacają, pomoc publiczną udzielają i nikt tutaj, i oni są zadowoleni. Mamy na Śląsku, nie wolno nam, śpimy na złożach. To normalnością jest skasowanie przemysłu wydobywczego,
zakupowanie licencji absolutnie niepotrzebnych jakichś przestarzałych technologii na elektrownie atomowe z Francji, bo tam też przyrzekł komuś, bo tam też go klepnął ktoś po ramieniu, tak? Nie prowadzimy sami własni we własnych sprawach śledztw, na przykład smoleńskich. Nie potrzebujemy, sprywatyzujemy wszystko, 70-80% banków, właściwie wszystkie, jeden chyba został PKO BP, jest w rękach polskich. Banki są krwiobiegiem. Bez banków banki obce utrzymują, wspierają swoich przedsiębiorców. Utrudniają, nie dają środków finansowych konkurencji. Sprywatyzowano wszystko, co się dało sprywatyzować. Puławy ruskie czekają, odmawia się budowania elektrowni Opole kolejnego, żeby nas uzależnić od innych. Odmawia się w moim okręgu wyborczym w Ostrołęce, która wschodnią Polskę miała zasilać, odmawia się, bo Ruski będą robiły teraz w Kaliningradzie i my im mamy zarobić dać. I to są właśnie, już znowu zrobicie. Ja krzyczę dlatego, mówiłabym ci, żeby było słychać. I tutaj chciałabym Państwu właśnie, bo żeby nie przedłużać już tak troszkę mnie to gardło zdarte, to chcę Państwu przybliżyć tylko, pokazać i powiedzieć, że Polski ta ekipa nie broni. Nie broni polskiej rodziny, bo wszystkie działania, które są podejmowane, łącznie z wprowadzaniem przepisów, które pozwalają z biedy odebrać rodzicom dziecko, dlatego że są biedni. To jest skandal, a jednocześnie 5 tysięcy utrzymuje się na utrzymanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej albo w domu dziecka. Rodzicom dajcie te pieniądze, a rodzice bez roboty i bez dzieci. 3 miliony ludzi, młodych ludzi uciekło z Polski. Uciekło 3 miliony ludzi z Polski. I tutaj Państwo myślicie, że premier tym martwi? Premier się tym nie martwi, bo to są ci, którzy by zagrażali mu ewentualnie. Gdyby wyszli na ulicę zdeterminowani, dopiero pogoniliby kota. Także pan premier wcale nie jest zainteresowany. Co więcej, mamy teraz ostatnie, no to, że państwo pogonił do pracy, ale jeszcze zmniejszono emerytury. Bo emerytura najniższa wedle tej procedury i systemu, który wyliczono, najniższa będzie wynosiła 648 zł, jeśli pamiętam. Kto się z tego utrzyma? Jak dożyje, jak dożyje i stwarza się sytuację, rozwala się polską rodzinę przez to, że babcie zamiast pomóc dzieciom, to babcia będzie na kasie siedziała albo dźwigała jakieś nie wiem co w jakimś magazynie i będzie konkurowała o robotę z córką i być może jeszcze jej wnuczką. Państwo zwalcza Kościół, bo po drugich wyborach premier Tusk powiedział, że on już się więcej Kościołowi kłaniać nie będzie, księdzu. I proszę bardzo, nieprawdopodobne, skandaliczne kampanie antykościelne w sytuacji, kiedy Państwo być może nie znacie proporcji o pedofilię, kiedy na 1000 przypadków księdzu można przypisuje statystyki jeden przypadek, a gdzie jest 999? To są aktorzy, ministrowie. Ale do komu nie idą? Proszę? Do komu nie idą? No właśnie, Pan Bóg widzi, Pan się nie martwi. Więc mamy tutaj, nie dajcie się Państwo napuszczać na Kościół. To też uruchamiajcie. I idzie, gdy właśnie doprowadzono do sytuacji, że właśnie tak zaszczuto Kościół, tutaj zresztą ci księża opowiadają, że ulicą boją się przejść, żeby nie usłyszeć obelg za sobą. To jest skandal. To jest jedyne miejsce, gdzie Polska zawsze doznawała schronienia. I również ci lewaccy, różni opozycjoniści. W stanie wojennym tam przychodzili, tam dostali, wykorzystali, wytarli sobie gębę, poszli dalej i niszczą. Wleźli po plecach Kościoła Polskiego Jana Pawła II, pokazywali się, robili sobie zdjęcia. Nie dajcie się Państwo napuszczać. Zniszczenie Kościoła to jest zniszczenie polskiej rodziny, każdego z Was. No to tę zależność trzeba widzieć. I kolejna zależność to jest to, że tutaj dokonuje się w Polsce również bez legitymacji demokratycznych wyborów, bo premier nie mówił, że jak przyjdzie, to będzie zaraz związki jakichś dwóch facetów albo dwóch bab wprowadzał, że będzie ustawa najważniejsza, to przyjdzie Krzysztof Węgowski, obecnie Anna Grodzka i on będzie sobie chciał, żeby zmienić płeć. Takich przypadków w Polsce jest 12 statystycznie i to są przypadki do leczenia. To nie jest do pisania ustawy. To jest do leczenia. Jest
ktoś, kto ma wykształcenie medyczne, to wie i to medyczne wcześniej kończone, bo nie wiem, jak dzisiaj uczą, pewnie dzisiaj uczą równościowo, że wszystko można i niczego nie ma, nie ma tutaj płci żadnej. Płeć i rasa to są dwie rzeczy, których niczym się nie da zmienić. W każdej komóreczce macie Państwo w genach zapisane, kto kim jest. Można sobie uciąć, można sobie doszyć, można coś sobie nałożyć na głowę i na siedzenie i jeszcze coś. Facet zostanie facetem, baba zostaje babą. Michael Jackson. Michael Jackson mógł sobie skórę wybielać, czy on chorobił, wszystko jedno, ale zawsze rasa murzy, po prostu, nie wiem jak oni tam zapisują, tego się nie zmieni, to nie ma nic wspólnego z rasizmem. Faraonów odgrzebują po paru tysiącach lat i wiedzą, że to była baba albo facet, tak? I żeby miał tam, nie wiem co, podoszywane czy poprzerabiane, powiedzą, że to był facet, który był chory na przykład na homoseksualista albo jakiś transwestyta, zależnie co w tym grobie znajdą, tak? W każdym bądź razie, też nie pani, proszę państwa, to co dzieje się, to jest też taka próba i patrzenia, na ile Polaków można upokorzyć. Na ile można nas upokorzyć? Taka ustawa jest upokorzeniem dla Sejmu. I ten człowiek przychodzi, składa w imieniu ruchu Palikota, Platforma, tak, potem pani Kidawa-Błońska mówi, no trzeba szczęście i ten Biedroń staje i mówi do posłów, my mówimy, co wy robicie? A oni pokazują zdjęcia i mówią, panie pośle, to miłość, ludzie, jaka miłość, jaka miłość. I mówi, że to miłość. No to jest chora miłość, trzeba dokończyć. No to jest chora miłość. To są przypadki, medycyna zawsze leczyła to. Odstępstwo, gdybyśmy szli tą drogą, już by nas dawno nie było. Gatunek ludzki dawno by zamarł. To nie jest naturalne. Są po prostu, pan poseł Godson dobrze powiedział, to są boczne uliczki, to są zboczenia. No, on tak nazwał. I ja bez niczego, to są zboczenia, to są choroby. I jeszcze na początku lat 90. w polskich podręcznikach medycyny zapisane i traktowane były te różne odstępstwa jako zaburzenie, jako choroba psychiczna, zaburzenie seksualne. I to jest i pozostaje. No przecież tylko to, co jest najgorsze, że oni idą, my się śmiejemy z boku, a oni forsują swoje. I ta ustawa już jest i mamy tutaj... Na co kładzie Unia Europejska? Zwróćcie Państwo uwagę, że projekt ustawy, który oni tutaj do Sejmu teraz, właśnie ta tak zwana, najbardziej znana równościowa ustawa, to jest ten słynny druk 1051, który Unia Europejska kazała przyjąć. Ona została uchwalona w 2010, ale teraz przychodzi wersja poprawki, znaczy uzupełnienia, nowelizacji i w miejsce 8 dotychczasowych dodaje się, czyli inaczej, w 12 kryteriach, które tutaj są, 4 mają charakter dotyczący płci i seksualności człowieka. Jeśli Państwo będziecie rozróżnicie, to proszę bardzo. Tutaj ustawa mówi tak. Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniem zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i dalej. Orientację seksualną, tożsamość seksualną, ekspresję płciową. No i co? No i teraz mamy płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa. A co to jest ekspresja płciowa? Chodzi o to, że tak trzeba tę ustawę zmienić, żeby również z tych powodów nie można było dyskryminować w robocie, czyli trzeba zatrudnić. Nie możesz się powołać, jak on przyjdzie ci na golasa, od góry w dół, albo całkowicie na golasa, tak? Jego ekspresja płciowa? Jego. Nie wolno powiedzieć, nie wolno. Jak nie, kary są tutaj przewidziane i grzywny. To jest dyskryminacja wtedy. Jak ci przyjdzie, to będzie chciał w szkole katolickiej facet uczyć, powie pedofil i powie, że on ma taką właśnie orientację seksualną. No to oni powiedzą, no to dobrze, no to ktoś powie, ale orientacje seksualne to są na razie nie wiadomo ile, ale zwróćcie Państwo uwagę, że te wszystkie lobby lewackie w świecie, bo to nie jest tylko w Polsce, to idzie oczywiście z Europy, Tusk jego rząd przyjmuje i te wszystkie lewaczki. Oni mają Panem Bogiem, wokół którego wszystko się kręci, jest tyłek, siedzenie, seks, to jest najważniejsze. Niezależnie, czy my się wstydzimy, jak o tym mówimy, czy nie. Właśnie dlatego, że się wstydzimy, odwracamy, co ja się wstydzę, o tym nie chcę mówić. To oni za ciebie mówią. To oni cię urządzą.
i za chwilę masz prowadzić sklepik, przyjdzie ci zdziwa, masz zatrudnić, jak nie będziesz płacił kary. Ona ma taką ekspresję. No i co? I co? No, se weźmie jedno oko, włoży jedno na przykład jakąś tam soczewkę niebieską, w drugą czerwoną, tak? I ona musi, ona powie, że taką ma ekspresję, bo ona się właśnie jako kobieta się dobrze czuje, tak? No i niech ktoś spróbuje nie zatrudnić. Kary tu są przewidziane. Nie zatrudnię. A panu będziemy chałwę nosić wobec tego. I co więcej, wprowadza się również ograniczenie kościoła, dlatego że zmusza się, przełamuje tutaj kościół i również kościołowi nakazuje się zatrudniać osoby, na przykład pedofila, albo osoby jakiegoś satanisty. Energal sobie zrobi kolejny, ten pan Darski, i pójdzie, opowie, że będzie uczył. Odmówi kościół, więzienie, kara, proszę bardzo. Nie ma, ta usta, i ona posza jest po pierwszym czytaniu. I już na zakończenie, żeby państwu powiedzieć, to żebyście zaczęli, oni wprowadzają dyskryminację, 4 rodzaje dyskryminacji, za którą będziemy karani, tak? Jeśli ktoś będzie dyskryminował, czyli gorzej traktował, powie, że mu się nie podoba, że nie zatrudnia, bo tą osobę się albo jakąś krytycznie oceni, to tutaj mamy, proszę zwrócić uwagę, ile rodzajów dyskryminacji. Jest dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, jest dyskryminacja wielokrotna, dyskryminacja przez asocjację i dyskryminacja przez asumpcję. Nikt nie wie, o co chodzi, ale ja przeczytam państwu jedną tylko definicję, jedna z bardziej powszechnych. To jest dyskryminacja pośrednia i za to może być człowiek ukarany grzywną, będzie musiał zatrudnić, tak, osobę taką. I teraz wysłuchajcie, jeśli ktoś zrozumie, to podam mu rękę. I ta dyskryminacja pośrednia to jest. I to jest jedno zdanie, to co będę czytała, to jest jedno zdanie. Rozumie się przez to sytuację, w której dla podmiotu, o którym mowa w artykule tam ustęp pierwszy, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową, na skutek pozornie neutralnego postanowienia zastosowanego kryterium lub podjętego działania, występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niego sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Rozumie ktoś? Nie. I za to będziecie karani. I tutaj oczywiście można by jeszcze dużo opowiadać, ponieważ jesteśmy trochę ograniczeni czasem. Ja już tutaj się zgrzałam cała, ale wydzierałam się tak, żeby tam państwo stojący na zewnątrz też słyszeli. To na razie tyle. Proszę państwa, teraz pytania. Krótkie i merytoryczne. Proszę powiedzieć, kto jest autorem tej ustawy i skąd ona została do nas wprowadzona? To jest projekt ustawy poselski. A kto jest podpisany? To jest podpisani są Ryfiński, tak, no, Dziadzio, Ruch Palikota, proszę państwa, Ruch Palikota. Armand Ryfiński, Rozenek i tego typu ludkowie. Problem, proszę państwa, polega na tym, że te idiotyczne projekty nigdy nie miałyby dalszego biegu, gdyby nie zostały poparte przez Platformę Obywatelską. Te projekty powinny zostać odrzucone w pierwszym czytaniu. Niestety Platforma Obywatelska tak mocno się chce podlizać krytyce politycznej, Gazecie Wyborczej, Unii Europejskiej, że wszelkiego rodzaju lewackie projekty, czy to SLD, czy to Ruch Palikota, popiera. Więc proszę państwa, jak rozmawiacie z sąsiadami, kolegami, w pracy, gdziekolwiek, przekonujcie ludzi do aktywności, do tego, by poszli głosować, bo w tym jest ratunek dla Rzeczypospolitej, w tym jest ratunek dla narodu, w tym jest ratunek dla was. Proszę państwa, a teraz przechodzimy
Jesteśmy. Ja mam pytanie. Jak do tego ustosunkowuje się obecny prezydent Polski Komorowski? Czy przeciw to, czy za, czy po prostu nie wie co powiedzieć? Dobrze. Kolejne pytanie. Ja mam pytanie. Jak nie dopuścić do oszustwa w wyborach? To jest podstawowa sprawa. Pójdziemy, a zostaniemy poszukani przez jakieś tam serwery. Dobrze. Zanotowałem to pytanie. Kolejne pytanie. Ukryty największy szkodnik w Polsce Komorowski. Dobrze. Dobrze. Teraz na pani na głos. Mam pytanie natury bardzo praktycznej, bo jestem osobą praktyczną. Czy można coś zrobić jeszcze przed wyborami? Dokładnie. Przed wyborami. Teraz, już, tu. Na wiosnę. Nie na wiosnę. Dzisiaj. Zimą jeszcze. A najpóźniej jutro. Dlaczego? Pani profesor, wspaniała, Bóg zapłać. Dzięki Pani Boże. To pojedzie. Gdzie? Pani profesor pojedzie. Skąd pani wie, może do więzienia, naprawdę? Ale kochani, my tu zostajemy. Pytanie. My tu zostajemy z problemami. I właśnie pytanie jest takie. Co możemy teraz tu zrobić? Tu, teraz. Proszę państwa, na to jest prosta odpowiedź. Szanowni państwo, my musimy tej władzy przypilnować. A możemy to zrobić, patrząc im na ręce w komisjach wyborczych. Krążą, proszę państwa, po sali listy. Tam się wpisujcie. Tam wpisujcie dokładnie swoje dane. Będziemy się do was zwracać z prośbą o pomoc. Naprawdę musimy ich przypilnować i możemy to zrobić. Potrzebujemy ludzi, którzy będą członkami komisji. Potrzebujemy ludzi, którzy będą mężami zaufania. Tym sposobem, proszę państwa, wygramy. A co trzeba robić teraz? Teraz, proszę państwa, trzeba się organizować. Rodziny, jedna, druga, trzecia rodzina musi się spotkać i porozmawiać. Nie ma, proszę państwa, w Polsce dzisiaj ludzi niepotrzebnych. Każdy Polak, który myśli po polsku, czuje po polsku, jest naszym sojusznikiem i jego praca. Prosta rzecz. Rozmowa z bliskimi może zrobić bardzo wiele. Pamiętajmy, proszę państwa, połowa narodu nie głosuje. Połowa narodu jest niezainteresowana ani przeszłością, ani przyszłością, ani gospodarką, ani finansami. I my, proszę państwa, my musimy do tych uczciwych ludzi dotrzeć. Pokazać im, co się w ojczyźnie naszej dzieje. Co będzie za 10 lat, za 15, za 20, a może być katastrofa. Więc póki czas, proszę państwa, mobilizujmy się. Jeśli można, to ja chcę państwu powiedzieć, że tu pani słusznie pyta. Ja państwa proszę też przy okazji, żebyście, kto ma dzieci w szkole albo wnuki, natychmiast, jutro, przepraszam, w poniedziałek pójść do szkoły i spytać się, co się wyrabia w tej szkole z dziećmi. Czy akurat nie prowadzi się tego programu równościowego. Państwo macie władzę w swoich rękach. Macie pójść i... No, pan skończy. Niech pan powie, że trzeba po prostu iść do przedszkola szkoły. Proszę państwa, mamy dzieci w przedszkolach, mamy dzieci w szkołach. Dyrekcja tej szkoły, nauczyciele tej szkoły muszą czuć wasze zainteresowanie, waszą troskę. Zgoda musi być. Nie wolno bez zgody. Nie wolno, proszę państwa, pozwalać na to, żeby bez zgody rodziców były prowadzone jakiekolwiek eksperymenty. Rodzice pytają wychowawcy, pytają dyrekcję szkoły, jakie są programy, jakie są przewidziane zajęcia. Nie zgadzają się. I jeżeli jest cień podejrzenia, przychodzicie państwo do mojego biura, rozmawiamy, piszemy interwencje, nagłaśniamy sprawę. Nie ma żadnej nieważnej sprawy, żadnego nieważnego tematu, żadnego nieważnego dziecka czy ucznia. Tworzymy
jedną wielką narodową wspólnotę i pomagamy sobie. I jest tutaj właśnie, proszę Państwa, z nami pani, która pracuje w szkole, pani katechetka. Ma istotne pytanie, bardzo proszę. Bardzo istotne pytanie, bo tutaj było o dyskryminacji. I ja się zastanawiam, gdzie w ogóle można się zwrócić w tej kwestii, bo ja jako katecheta, pedagog, magister pedagogiki, tak jak każdy inny nauczyciel, jestem dyskryminowana. Czy Państwo wiecie, że Wasze dzieci nie mogą mieć wychowawcy katechety, który jest magistrem pedagogiki, ponieważ powołuje się na rozporządzenie MEN, ja zostawię Pani to rozporządzenie, bo Pan poseł mi kiedyś prosił, żebym przygotowała. Ja byłam kiedyś wychowawcą. Nie mogę być. Dlaczego? Bo uczę religii, a nie polskiego. Czego się boją? Że będę uczyć chrześcijaństwa? A teraz się doprowadza jeszcze do tego, bo jest przygotowanie do życia w rodzinie. I bardzo wielu katechetów zrobiło to przygotowanie do życia w rodzinie. W tej chwili wprowadza się i powoli się wycofuje, żeby też katecheci tego nie uczyli. A dlaczego? Bo my czegoś złego nauczymy. I wy Państwo macie dzieci, macie wnuki w szkole i musicie się interesować, kto uczy tych przedmiotów, kto jest wychowawcą, dlaczego się tych ludzi odsuwa. Tutaj się mówi o dyskryminacji. Ja jestem dyskryminowana, jestem pedagogiem. Magistrem pedagogiki, ja nie mogę być wychowawcą. Bo nauczę czego? Chrześcijaństwa? Nie mogę uczyć do przygotowania do życia w rodzinie. Mój kolega katecheta nie może uczyć do przygotowania w rodzinie, bo on będzie po chrześcijańsku uczył. Bo nie będzie uczył, jak się nakłada prezerwatywę na butelkę. Ale...